O Boże, kochany, słuchajcie, Marcin złowił okonia 48 cm i jaki jest? Jaki jest Marcin od rana? Arogancki. Arogancki, nieprzyjemny. Nieprzyjemny. Tak. Bardzo jest dla nas. I taki tu w barkach to tak jakby go coś kuło pod barkami, tak chodzi po sklepie. Tak, tak. 48 cm okonia złowił. Pokaż zdjęcie. Nieprawda. Pokaż zdjęcie. Nieprawda. No pokaż zdjęcie szybko. Zdjęcie? No dawaj zdjęcie pokażę. No dobra. Ale nas i chodzi i tak o to. Jak jedna ryba potrafi człowieka zmienić. Co? I tak się ja przepycha. Ja się nie odzywam, bo to nie ma sensu. Po kątach się chowamy przed nim. No dawaj, pokaż, pochwal się. Ale urósł, ale... Tak o. Zobaczcie. 40, ale faktycznie, ale mu bebek wisi. Ja pierdzielę. Ale klamot. No dobrze. Ja bym chciałem pogratulować na dzień dobry. I z liścia dostałeś. A jak? No, i taki, słuchajcie, taki on jest. Moi drodzy, jak już jesteśmy przy okoniach, to pokażemy wam zajebiste okonie. A jakim tanecznym krokiem przeszedłeś? Od okonia laski z patelni do okonia w kurę. Tak, tak, tak. Słuchajcie, zobaczcie, przyszły okonie. Ale jakie? Od Westina, no nie byle jakie. Kurde, to tego muszę najpierw. O! Ile jest koloru? No, zobaczcie na tego. Zobaczcie na te cudeńka. Wiecie co, on, tak na pierwszy rzut oka to troszeczkę mi to przypomina te okonie berklejowskie. Tylko też, że okonie berklejowskie są te Pulse, Realistic Pulse, nie? Tak. Tylko, że sztywniejsze. Są sztywne. One są takie bardziej na rzekę. I zauważcie, te mają kopytko do góry. No, a to są mięciutkie gumy do łowienia szczupaków na jeziora. W podobnym kopytku mieli sandacze Westin, nie? Sandaczyki, tak, a tu są okoniki. No. Fajne, naprawdę fajne. To czekaj, ja pokażę. O, spójrzcie na to. Jeden, dwa, trzy. W czterech rozmiarach są. A jakie są rozmiary, Paweł? 7 cm najmniejszy, patrz. Taki siurdaczek. Siurdaczek. Ostatnio z Adasiem połowiliśmy bardzo dużo okoni ładnych. Ale w ogóle... I pluły okonkami małymi. Ale to na okonia okonek. Że wiesz, jak w podbieraku tam je sobie wrzucaliśmy, żeby pływały, to potem w tym podbieraku takie właśnie malutkie okonki pływały, wypluwały. Wypluwane. Prawda, bo słuchajcie, okoń jest kanibalem. Okoń jest kanibalem. A kto jeszcze nienawidzi? Kto nienawidzi okonia? Sandacz, moi drodzy. Sandacz nienawidzi okonia, zawsze go zeżre, popędzi, ugryzie. No. Słuchaj, jest tak 7 cm, 9 cm. Jest 12, 15 i ten największy 18 cm. Tu masz 18, tak? Tak, i są trzy kolory takie podstawowe. Trzy kolory podstawowe, o to zaprezentuj ładnie. Taki. Kurde. Rażący, taki ciemny, bagienny okoń i taki... Nie, ten jest bagienny, ten jest szuwarowy. To jest, ten żółty to jest okoń z Rugi. Okoń z Rugi. Pokaż tego okonia z Rugi, no, on mi się najbardziej podoba. To jest bagienno, szuwarowo bagienny. Das taki. Rugen fischen zusammen gestossen werden sein. O, tak. A to jest taki ciemny. No i ciemniak tak zwany. Ciemniak. I jaśniak. No, kurde. Fajne, fajne. Naprawdę mi to się bardzo, bardzo mnie się to podobają, te przynętki. No i ta miękkość ich, nie? No, mięciutkie. Mięciutkie, mięciutkie. Dokładnie. I no, co jeszcze jest ważnego? Co dzisiaj mamy? Poniedziałek. Poniedziałek. A co się z tym wiąże, Paweł? Za 4 dni piątek. A, to nie o to chodzi, moi drodzy. Chodzi o to, że... Akurat, żeśmy totalnie przypadkiem na prośby naszych widzów, bo my czytamy wasze komentarze, jak ostatnio żeśmy wrzucali różne promocje, to od razu było pytanie, a kiedy promocja na gumy Westina? Tak więc ja wam odpowiadam, dzisiaj i dzisiaj będziecie mogli te wszystkie nowości, te smakołyki kupić u nas taniej. Proszę bardzo, jeszcze raz po nich przejadę, co byście oczy... Ładne. I z rozmiaru i koloru jest tylko po jednym kartoniku, więc na pewno dla wszystkich nie starczy. Więc nawet jak ktoś chce później kupić, bo może przyjedzie za tydzień czy coś, to lepiej sobie złożyć zamówienie przez naszą stronę internetową z odbiorem osobistym i z płatnością przy odbiorze i od razu będziecie mieli zarezerwowany towar tak dla siebie. Jest. Jak będziecie mieli czas, to po niego przyjedziecie i ewentualnie możecie jeszcze na miejscu coś zmodyfikować. Żeby nie było, że co jeszcze od nas takiego nowego przyjechało od Westina, to mamy te jaskółeczki. Rewelacyjne są te jaskółki. A łowiłeś na nie? Tak. W zeszłym roku byłem z Michałem na jezioraku. I co? No, tak, tylko wiesz, kiedy mi sandacze wyrobił? Przy podciąganiu. A, sandacze? Ja podciągałem, guba zdjęta z tego. Nie. Czyli już na to łowiłeś? Tak. A ty, i od ciebie wziąłem tą jaskółkę, pożyczyłeś mi. Ty, a ja tą jaskółkę to miałem od... Nie, ja ją dostałem od Radka Witulskiego jako nowość, abym nikomu nie pokazywał.
Ja nikomu nie pokazałem. I kto mi robnął tą jaskółkę natychmiast? Ja nawet nie wiem kiedy. Gugała, skejtował. Byłeś pijany i mi ją po prostu dałeś w prezencie na urodziny. Nie no, żartuję sobie. Przecież my nie pijemy. Ja w ogóle tak się zastanawiam, o czym on w ogóle do mnie mówi. No dobra, dobra. Słuchajcie, Erki de Roche są w różnych rozmiarach. I różne takie inne, takie, owakie. A nie mieliśmy ostatnio promocji na Westiny? Czy tylko pokazywaliśmy, nie, że przyszły? Nie, pokazywaliśmy, że przyszły. Szaty ze Slimy, piątki są, są 7,5 cm. No te naokoniowe to są rewelacyjne. Dziesiątki są, są czternastki, są tradycyjne szatizy, czyli takie bardziej krąpiokształtne. 9-centymetrowe, są dwunastki, są szesnastki, są Sebastian nawet dziewiętnastki, takie kotleciory. Są. Duże. Takie, o. A Slimy nawet 18 cm i więcej. No jest tego bardzo dużo. Od Westina to trzeba przyznać, że tu sporo. O i patrz, tu też takie leżą pod, pod półeczką, troszeczkę takie zapomniane. No rewelacyjne gumy. To jest, no, to jest guma. To jest Kiktis. Kiktis, no tak. Kiktis, 15 cm. Fajny. Taki nawet na drób szocika, nie? Lejąca się gumka fajna z takim lekkim ogonkiem pracującym. O i patrz, jaki kolorek zarąbisty. Dobry. Taki widzisz, taki, o patrz, widać teraz jak się mieni takim fioletem. A jak będziesz tak podsiadł, to jest taki transparentny. Czekaj, aha, no faktycznie. No, nie, ale tak w takiej ciemni, nie? Gdzieś tam jak błyśnie tym fioletem. Bardzo fajny brokat jest tu zastosowany. Kiedyś przypadkiem Adaś do Woberu wsypnął trochę do farby takiego lekko fioletowego brokatu. I było to fajne. Przez, ale przypadek, przez przypadek mi się coś udało. Coś dobrego. No tak. Także tych Westinów jest, no, jest dużo. Jest, jest, jest. Cała alejka. Cała dobroci. Alejka. Moi drodzy, cała alejka jest łakoci. Plus jeszcze mamy duże gabaryty. Tutaj jest nasza gabarytownia, no po 27 cm gumy na potężne, grube szczupaczyska i tak dalej, więc no nic tylko się, nic tylko się bawić. Zwłaszcza, że już wchodzimy powoli, chociaż może za oknem tego nie widać, że wchodzimy w kulminację jesienną. Ale w nocy, jest 20. W nocy czuć, już w nocy tak, czuć. Ale tak. Rano jest bardzo rzeźko, rano trzeba się ubierać na grubo, a później do rosołu rozbierać jak słoneczko wyjdzie, ale to już jest ten czas, że drapieżniki odpalają. Dokładnie. I przy tej aurze najgorsze jest to, że one odpalają na chwilę. To jeszcze nie jest taka pora i aura za oknem i temperatura wody, zwłaszcza, że byliśmy z Adasiem w sobotę albo w piątek. Albo w niedzielę, już nie pamiętam. 22 stopnie miała Wisła, a już jest prawie październik. Więc te rybki odpalają, ale na takie bardzo krótkie okresy. Także jak ktoś trafi, to połowi. Ale jeszcze nie jest ten czas, że one żerują dłuższymi chwilami, ale niebawem przyjdzie. Dobrze już być na niego przygotowanym. Ja jestem już od wczoraj przygotowany. Tak no, więc... Ja jestem przygotowany. Czekam. Czekam. Czekasz? Czekam. No dobrze, moi drodzy, to więc to tak, tak to tak, to dzisiaj. Jutro kolejne promocje, więc obserwujcie, subskrybujcie, lajkujcie i bądźcie przygotowani. Nara!